Nad zapomnianymi krainami zbierają się czarne chmury. Ciemność zacieśnia swoje objęcia z każdym dniem. Potwory nękają ludzkość jak nigdy dotąd. Pośród tego chaosu dzielni bohaterowie stawiają czoła przeciwnościom losu. Niestraszne są im zagrożenia, smoki, mroczne kulty, śmierć. Nadchodzi czas wojen i niepokojów, czas cierpienia i głodu, zniszczenia i śmierci. Prawdziwe zagrożenie ukrywa swoją twarz. Nadchodzi dzień, kiedy zło ujawni swoje zamiary. Silvery Moon, uratowane przez Aldrenai, zmaga się z demonicznymi najeźdźcami. Miasto będące samotnym strażnikiem między wschodem a zachodem nieustannie od kilkunastu lat walczy z nieznanym wrogiem, nazywanym Cieniem Wschodu. Północ zachwiana jest przez zniszczenie połowy Luskan oraz nieustające walki z zielonoskórymi w Dolinie Lodowego Wichru. Demoniczne siły sieją spustoszenie nawet pomimo starań bohaterów północy. Bitwa pod krwawym kłem skończyła się zwycięstwem okupionym śmiercią i cierpieniem setek. Zielonoskórzy rozpierzchli się, zalewając tym samym północne krainy, a zamknięte portale pozostawiły po sobie demoniczne hordy, z którymi zmagają się królestwa. Południe nękają legiony umarłych. Wrota Baldura, Chult i Kormyr są całkowicie odcięte od reszty świata. Zdane same na siebie muszą poradzić sobie z nadchodzącym śmiertelnym zagrożeniem. Na południu dopiero zbierają się czarne chmury, z których pada krwawy śnieg. Morze skrywa nieprzenikniony cień pośród swoich głębin. Nad Kormyrem panuje wieczny huragan. Dżungle Chult stają się dziksze i gęstsze z każdym dniem. Świat postawiony został przed ostateczną próbą. Być może szczęście, być może chęć zarobku, być może boskie wezwanie. Nie wiadomo, co pcha ludzi do walki ze złem. Nadchodzi czas bohaterów, czas bitew i chwały. Świat uratować mogą tylko najpotężniejsi. Cokolwiek by nie kierowało ich czynami, niosą oni za sobą wiatr zmian. Dmie on w żagle wszechświata z niezwyciężoną siłą. Czy ich silne ramiona, niezachwiane serca i hart ducha uratuje świat przed zniszczeniem? Znam ich osobiście, a historia, którą usłyszycie, jest opowieścią ich życia. A zatem zostańcie chwilę i posłuchajcie. To pochodzę, zaglądam. Do każdego okna, do którego zajrzysz, nikogo nie ma w pokoju. Całe pomieszczenie jest zaścielane i w ogóle wszystkie wyglądają tak samo, wzorowo. Czekają na klient. Czy widać źródło tego ognia, tego na zewnątrz, to topi to nawet ziemię, czy tam kamienie? Jeszcze nie. Bo to minęło dosłownie może minuta. Może nawet nie. Tam 30 sekund, kiedy to się wszystko dzieje, no nie? Krasnolud wpada, Razeki przez ten czas przeczesuje górę, oni zbiegają na dół, słyszą jakieś tam jaranie i zaraz biegają. Jeszcze mam takie pytanie, czy z formy zwierzęcy mogę się przekształcić w inną zwierzęcą, czy najpierw się muszę przekształcić w ludzką, żeby się przekształcić w następną? Musisz się przekształcić w swoją, żeby się przekształcić w następną. Musisz wykonać jakieś konkretne gesty i wypowiedzieć zaklęcie. Czy z tamtego miejsca, co jestem, dostrzegam tą grupę? Tak, no mimo wszystko gdzieś tam biegając, nie ma opcji, żebyś nie zauważył, nie, po ścianach. To... Też dostrzegasz, a przy okazji dostrzegasz to, że po innych ulicach też przechadzają się postaci w czarnych płaszczach. Każdy strażnik, który stanie na ich drodze po dłuższej lub krótszej chwili walki, zostaje ścięty. I jego ciało tylko rozpada się w pył. Nigdy nie widzieliście w trakcie swoich spotkań z czarnym kultem, żeby ich ostrza w ten sposób działały. Po zabiciu od razu tak, że w popiół. Wszystko jarają do tego stopnia, że aż w popiół idzie. To się tyczy i pancerza, i metalu, i wszystkiego innego. Nigdy, że nigdy. Dobra, ja... Jak wysoko lecę, tam szukać źródła tego ognia, od strony tej bramy. Okej.
W oczekiwaniu na raz takiego. Jak rzucam, mi za gorąco, to troszkę wyżej, nie? Rzucam 5 złotych monet na blat i mówię, dwa dzbany miodu. Tam w karczmie to tylko są, aby... Bo jestem karczmarz i wszyscy... Sami sobie polewacie. Tak, znaczy karczmarz i karczmarka w ogóle znikli. A, natomiast tam kilka tych dziewczyn, które pracują w karczmie, no to siedzą za barem i się tam chowają. W ten sposób. Samoobsługa. Ja jeszcze do niego tak się... To ty ze mną tak lubisz pić, bo ja nie piję w ogóle. Ty to pijesz, to jeszcze co ja. Ci czarne płaszcze, co są na tych... ulicach poruszają się samotnie czy z grupami jakimiś? Samotnie. Po prostu idą i wycinają na koło trasy. Chodź, zobaczymy. No to ja rzucam w takim razie całą na siebie i będę tak spadał tam z góry. Może będzie ten ukradek i zabije jeden cios po prostu. Okej. Taki będę zabijał. Ta uliczka, która jest za karczmą, to jest całkowicie jakaś tam boczna, tylna uliczka. Więc po prostu musisz się gdzieś poruszyć bardziej w miasto. Na tej zasadzie. Czyli zostawić grupę. No, to będę ich tak wybijał. Po prostu pojedynczo, jak są, to tyle spadą na nich. My z Marawenem wychodzimy, starczmy zobaczyć, co się w ogóle dzieje. Gdzie jest Wesa, gdzie jest... Okay. Gdzie jest karczma? Wy wybiegacie. Pani wybiega, to jest tam. Rozglądasz się w ogóle, co się dzieje przez ten czas. Nie widzisz tylko Wesę, jak tam gdzieś sobie... Nie widzi. Niewidzialność do godziny. A nawet nie widzisz? Nie widzisz bzykającej Wesy? Rozglądając się... Widzisz, że zaczynają dosłownie ściany, które są zrobione z kamienia, zaczynają przypominać coś w rodzaju topionego żelaza. Jakby one, jest tak duża temperatura, że powoli staje się nieznośna. Chociaż dla ciebie jest to takie. Czy ja jestem w stanie ciepło rozpoznać, co to za zaklęcie? Rzuć mi moc tajemną. O, wiedzę tajemną. Daleko nie jesteś w stanie podlecieć, bo to dosłownie jest 10 metrów może maksymalnie, kiedy krok, już ciepło zdaje się być to nie do wytrzymania. Nie. Nie, to tylko stany zdejmował. Ile? 20 na kości. Okej. Kiedy wybiegacie i uderza w was ogromne ciepło, widzicie, że cały obraz już zaczyna falować już wzdłuż tej głównej ulicy, no nie? Większość z budynków, które znajdują się przy głównej bramie, po prostu zaczyna się już zapadać. I wtedy dostrzegasz... postać, która idzie w czarnym płaszczu i... tylko tak jakby przeczesuje powietrze swoimi dłońmi, a ono po prostu się zapala. Zwyczajnie całe budynki stają od razu w ogniu. Kilka osób tylko wybiega gdzieś tam z uliczki. Kilka osób tylko wybiega gdzieś tam z uliczki. One wbiegają na główną ulicę i zostaje z nich popiół tylko. Tylko wbiegają na tę ulicę. A propos, bo sprawdziłem sobie, Akasza ma niewrażliwość kompletnie na ogień. W ogóle? Bo tam odporność miałem, a... No nie, kompletnie ma niewrażliwość. Ja byłem przekonany, że ma odporność, ale ma niewrażliwość na ogień, jakikolwiek. Ha! Czyli robisz, co chcesz. Rzućcie mi inicjatywę. Nice. Kurwa, jak dużo. 5. No, będzie miała zjebać. Rzuciłeś, nie dodawała do inicjatywy. Nie.
Czujny ci dawał inicjatywę. Czujny, tak. Okay. Ja to mam. Mam w ciul. Czyli on się tam dodał. O, to było chyba piękne. Tyle atutów. Bo ja właśnie jestem na atutę. Tyle atutów. Nie, no dużo już doszło takich bufów różnorakich, że już na pamięć no, nie pamiętam, co który dawał. Dobra, Marawę. 5. Tajbar. 20. Rysa. 7. Kozyki. 17. Akasza. 26. Jak mam 11 inicjatywy, to... Nie. Dobra, zróbmy sobie 5 minut przerwy. Kiedy dostrzegacie swojego przeciwnika, a oni próbują jakby wtoczyć grubego na kunia, co bardzo niezdarnie wygląda, podjeżdżają tylko konną w waszym kierunku i mówią, i Siegfried rzuca, że to, co macie przed sobą, to jedna z głów hydry, jaką nazywamy czarnym kultem. Wysłano w zasadzie, ktoś zdecydował, że zajmie się wami własnoręcznie. I odjeżdżają. Zatem panowie, Akasza, zaczynasz. Jestem tu. Tak. I. To Iwak, prawda? Żeby było. Ten zmieszany. Tak, tak. Mhm. No, pamiętam. Tego bydlaka. Gdzie? W ogóle jak wy z chapsami stoicie wszyscy? No, ty to tak. A, ty to jesteś daleko. Ty słabo, a wy? Full. Dobra, to Iwara. Ja tu leczenie ran stosuję. Praktykuję na nim. A przyszalejemy i nawet... Piąto poziomowo. To na dzień dobry, Iwarze. Odejmij sobie jeden punkt obrażeń. O kurwa. Ale masz farta. Czyli masz 18. A teraz leczenie. I same jedynki. Jeden. Nie jest być źle. Lepiej. Ale nie źle. 10. 11 to mamy. 20. 1. 23, 24, 30. Czekaj, a jak to? No to na razie tyle. A to będę musiał sobie zaraz doczytać, bo nie pamiętam. Nie wiem, czy to dobrze rozumiem. Chyba tyle. Na razie. W ramach akcji dodatkowej. Fajnego. A, czekaj. Dobra. Zesyłaś. Dobra. I rzucam na niego sanktuarium. Maryjne? Ryzyka. To już nie? To nie chcesz. Nic, co to jest? To tyle z makery. Co to mi daje? Już ci mówię. To nic ci nie daje, ale masz. Generalnie to trwa przez minutę, bez koncentracji od razu mówię. Osłaniam cię przed atakiem. Każda istota, która chce cię zaatakować lub rzucić na nią wyrządzającą krzywdę czar, musi wykonać rzut obronny na mądrość. W przypadku niepowodzenia musi wybrać inny cel albo utracić ten atak lub czar. Nie chroni przed obszarówkami. A
Ale generalnie, zanim cię zaatakuje, musisz się namyślić, czy na pewno chcecie go atakować. I wiesz, co się dzieje w następnej tarze. Taktyka z tym, z łupieżcą. Okej. Ja pierdolę. Także leczę go i mówię, uważaj, przyszykuj się. I wokół ciebie pojawia się taka mglista aura sanktuarium. Ivar. Musimy być obok siebie, żeby tam... Generalnie mogę podbiec i cię po prostu cofnąć, nie? Dobrze. To ja... Tylko nie odbiegnij mi za daleko. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Akurat tu? Bo to rozumiem jakiś budynek jest, który jeszcze stoi. Mm-hmm. Nie w płomieniach, tylko taki w miarę... No w płomieniach jest praktycznie każdy, nie? No to mniejszy, tak się zawinkiel chowam, żeby nie być tak jakby na linii prostej strzału. I sobie wykorzystam drugi oddech, żeby się trochę tam zregenerować. No i tyle na razie w tej turze. Dobra. Razeki. Zabiłem kogoś? Nie, bo zaczęła się walka, więc kwestia teraz jest jakby... widzisz, że twoi towarzysze z jednej strony szykują się do walki, a z drugiej strony no masz tam jakiegoś gościa, do którego musisz jeszcze jeden budynek dobiec i żeby go spróbować zaatakować, więc tam twoja decyzja, w którą stronę. W tamtym kierunku, ale o tamten. W sensie tędy, tak? Zabieram kogoś od razu, wiesz, żeby ten. Na łuku. Zasadzie. Łukasz, no, jest dosyć długa, więc to tam. No proszę bardzo. Spotkam kogoś po drodze. Nie, jeżeli już, to gdzieś tu dopiero. Tam bym chciał. Skok z budynku na budynek przy tej pajęczej wspinaczce masz liczony jako dwukrotny ruch. Czyli dwa razy więcej zużywasz punktów ruchu na to. Mogę być nawet po ziemi, czy tutaj się pali. Nie, no możesz, no to jakby... Wszystko jedno, póki pańcza wspinaczka trwa, no to czyli 49 na 49, czy 48 masz? 48. No to będziesz miał 32 kratki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kurwa, jeszcze jeden, jeszcze dwa. To jest 24, 25, 26, 27, teraz. Ile mówiłeś? 32. 29, 30, 31, 32. Ja pierdzielę. Co do chuja? Turbo Razeki. Trochę po ścianie, trochę po podłodze. Tam, gdzie się paliło, czy nie paliło. Po prostu. Wszędzie wokół spadają ci belki i iskry. Tak jakby dosłownie z nieba zaczął spadać ognisty. Łapię oddech i chciałbym jeszcze spotkać. Kurwa co? Okej. Okay. Kiedy łapiesz oddech, wciągasz powietrze, to czujesz, że dosłownie jakbyś stał przy samym wulkanie. Jest taki gorący. Gorące jest na tyle powietrze, że ciężko jest w ogóle złapać jakiekolwiek powietrze. Ile mamy?
zakapturzona, odziana w czerń postać tylko idzie w waszym kierunku powoli, zostawiając za sobą dosłownie ślad stopionego kamienia, jak magma. Po prostu wszystko się gotuje. No, kamienie zaczynają bulgotać jej pod nogami. I za każdym razem, jak postać idzie, to tylko tak jak w powietrzu dotyka przedmiotów, jakby wyobrażając sobie, że dotyka jakichś budynków i widzicie, że po prostu tylko ogień pali się na ścianach momentalnie. To teraz Besa. Dobra, to jakoś w ramach akcji to tutaj jakoś tam... Na tej odległości, jak postać się znajduje, to w swojej turze tracisz jeden punkt życia, czyli jako tam mucha, no to od razu się przemieniasz. Nie jestem muchem? Dobra. To w ramach akcji dodatkowej zmieniam się w wybieraka ognia. Mhm. Usłyszałem żygołaka. Żygołaka ognia. Żygolaka. Rzucam na koncentrację? Żeby się nie idealnie się skończyła? W tej odległości jeszcze na pewno nie. Nie? I nie wrażliwość na ogień masz teraz z tego. Masz jego staty? Gdzieś... Dobra. Coś jeszcze? No i zapierdalam w jego stronę. Na full. 15 ma. Czyli... 15 na... 10 grad. To 10 stat. 6, 7, 8, 9, 10. Kapsy z ogonem. Znaczy, w sumie nie zamieniam się w żywiołaka, tylko żeby zyskać jego cechy, a być w swojej formie. Dalej. Lub zostać w ludzkiej formie, bo otrzymać profit dzikiego kształtu. Ten druid właśnie w naturze ma taką możliwość. To rzuć mi kostkę procentową. Jak sobie znajdę swoją... A nie, 20? 20 było chyba. Kiedy druid rzuca K20. No tak, bo tam dwie listy mam. No. To nie do tego było procent. 15. Okej, jeszcze raz. 3. Okej. Zyskujesz zdolność zagrzebania się. Twoje paznokcie przekształcają się w coś w rodzaju szponów i w razie czego możesz pokonać taką samą odległość poruszania się pod ziemią, jak i na ziemi. Ole. Tylko no tu jest akurat kamień. No, po prostu masz długie szpony, nie? Rosną ci szpony, oczy błyskają ogniem, twoja fryzura zaczyna się jarzyć, jarać i palić w paru miejscach, przyjmując cechy żywiołaka ognia i przy okazji szpony. Dobra. Mrawen. Idę w kierunku tych... Kurwa, i tak do niej dobiegnę... 24 to będzie ile kratekem? 24, 18 ruchu. Nie, 16. Kurde, wygodnie. Na trzeźwo byś tego nie policzył. No i tyle. Dobra. Żegoła kognie. Znajdując się w tej odległości, otrzymujesz 2 punkty obrażenia od ognia.
Tyle? Mhm. Kasza? I? Drzwi przez wymiar. Dotyka mnie kopelnic i drzwi przez wymiar. Teleportuje nas do niej. Okej. Okay. O nie, to jest bez powodu obrażenia do ognia. Okej. Okay. Kiedy się pojawiacie? To może w drugą stronę leć. Iwar, otrzymujesz 5 plus 12... 17 punktów obrażenia do ognia. Kurna, ile? Dzięki. Przy odporności zaokrąglą w dół czy w górę? W górę już, nie? Nie, no w górę zawsze. W górę zawsze. Mhm. To nic nie ma, ale mam. To nic nie otrzymam. No masz nic za odpornością od ognia? Na pierwszych mam zabójcy czarnych smoków, to jest odporność na ogień i no. Czerwoną broszę, redukcja o 10. Mm. To najpierw odporność wchodzi, tak, a później się redukcja, nie? Mm-hmm. Tam w chronologii takiej. No to... Źle nie wyszło. Okej. Dalej mimo wszystko czujecie ogromną temperaturę, jaka się wytwarza wokół tej postaci. Dosłownie jakby biło z niej gorąco, jakbyście stali w ognisku, po prostu. Każdy wasz oddech zaciąga powietrze gorące i jak tylko wydychacie, to z waszych płuc dosłownie jakby proch się wydobywał. No dobra, i co po tym? No ja zużyłem akcję, czekaj, zostaje mi dodatkowe, czy coś mam dodatkowe? Teleportowanie? I teraz powiem. Tak, i teraz jego zostawiam, a ja w drugą stronę. Nie, nie będę taki. Nie, nie mam nic takiego, tyle z mojej strony. Dobra. A, w sumie to w ramach akcji dodatkowej, znaczy to i tak nie muszę, ale już tam od razu młot mi się w ręku pojawia. Mhm. To ja mam to nie z tego paktu. No i wsią. Iwar? Atakuje. Jak płaskownikiem. Płaskownikiem tego brzydala. Mhm. Z tego. Z utrudnieniem rzucę na kryta. Z utrudnieniem? Z utrudnieniem. To było 30. Na trafienie. Nie. 57 ciętych. Może ochotę na nas wszystkich rzucę. I 8 świętych. Czemu? O, i niestety. Będzie trzaskał teraz. Chuj od dźwięku. Przecież on ostatnio prawie mnie zabił tym dźwiękiem. 10 od dźwięku. W promieniu tam było 15 metrów, zdaje się. To i tak kurwa każdy, poza rozrywką. Bardzo jaki nie, to tak będzie. Ile było? 15 drzew dźwięku. 10 obrażeń w promieniu 15 metrów, tak. Kurwa, to jest... A czekajcie, nie 10, bo to jest 2K6. To 14. O ty. Ty chuj. Spokojnie, ja głuchotę zaraz na nas rzucę. Możesz w dodatkowej akcji? A nie, bo to i nie, tak czekaj, w mojej turze to... Jest 2K6 plus coś? 2K6 plus 4. Od dźwięku. To w końcu 14, tak? 14 w sumie wyszło od dźwięku. I jeszcze jest przykrycie krwawienie na cel, który został zraniony. Mm-hmm. To jest 1K8, czyli 4 mi wypadło. W każdej turze przeciwnik otrzymuje 4 obrażenia od krwawienia. Krwawienia możesz nie rzucać. Jak tylko pojawia się cięcie, to bucha tylko ogień spod płaszcza. I momentalnie rana się zasklepia. Obrażenia zostały odniesione, nie? Tylko krwawienie po prostu. Aha. I tak tylko sobie gdzieś tam co jakiś czas jeszcze. Okej, czaję. Płomienie się rozchodzą spod płaszcza. Rozumiem. No to drugi atak. Mhm. Też z utrudnieniem będę rzucał. Mhm. Mogę się uciekać. 22.
pudło. I trzeci atak. Też z utrudnieniem. 24 na trafienie. Pudło. Obydwa cięcia wydają się prawie że trafić, ale wpychasz tylko sztych w płaszcz i okazuje się, że to jest tylko płaszcz tej istoty. Dobrze, to... Dobra, no to wykorzystuję przypływ sił. Jeszcze. No dodatkową akcję. I też atak. Z utrudnieniem. Dobra, kolejny z utrudnieniem też. 28. Mhm. Dobra. Jeszcze 66 ciętych i 10 świętych plus 7 od dźwięku w promieniu 15 metrów. 7? 7. Łagodnie. I ostatni atak. Też z utrudnieniem. 22. Pudło. Dobra, to tyle. Okej. Tu Ivar. Kazeki. Rozumiem, że jest wrzawa, głośno i tak dalej. Ty widziałem tych cztery kolesi, jakiś to jest taki mniej opancerzony, który był, nie wiem, jakiś magma. Czy... Ciężko to dostrzec, bo po prostu czarny płaszcz i miecz. Kupisz podręcznik? Także poruszałem się dalej w całunie, dobiegam tam gdzieś do brzegu, tego rogu. Minutę musiałem obserwować. Tego? Tak. I chciałbym wbiec długo. Tego tam z tyłu, szybko zaatakować. Ułatwienia trochę jedno. Dziewiętnaście na kości i 11. Gdzie kostka? 15 plus 14. Widać, że końcówka kampanii. 33 na trafienie. Segregator na 20 stron. Czekaj, ile na trafienie? Bo mi to uciekło. 34. 13, wszedł był krat, lek. 2 nie zaskoczeni są? Raz, że nie, a dwa przeciwnicy wydają się widzieć ciebie. Bierze podręcznik, to coś grubego musi być. Ja chcę zobaczyć tylko, czytam, jaki to jest zasięg. Efekty. Ja chcę zobaczyć tylko, czy on już pierdolę do końca, czy nie. O chuj. Znowu będę się kurwa widział, Boga mnie, ja pierdolę. Na stół za pizzuszkę, jak przechodzimy się. No, zaraz. Ano.
zapomniałem, że jeszcze dodatkowe leczenie powinienem ci dać, no ale to już trudno. To najwyżej później. To będzie okazja. Bo jeszcze dodatkowe dwa plus krąg czaru, więc ty już byś miał dodatkowe 7 punktów. To wtedy przy tym leczeniu powinno być, tak? No zapomniałem, że mam jeszcze skopana takie na to. Co szukasz, David? Powiem ci, jak znajdę. Powiedz mi teraz, to ci pomogę szukać. Wiesz, to podobałeś, masz podmiotnik, co nie? No nie. Ci teraz to już mi się myli, bo ten 3-5 zacząłem czytać. Już jest zjebali go. Na której stronie jesteś 3-5? Znaczy wiesz co, tak sobie losowo czytam. Nie, nie to, że po kolei. Najciekawsze takie kąski. To sobie to są najgorsze. Jaką postać? Atuty, wyczytam opisy klas. O, tam jest dużo atutów. No, mega dużo. Uj, dużo. Mówiliśmy. Tak, jest popierdolony z tej poziomami. No ale to fajnie, ciekawiej będzie się postać rozwijała. Więc tak, przyspieszone zaklęcie i w ramach akcji natychmiastowej w ręce pojawia się płomień, który wystrzeliwuje w linii prostej, czyli przez Akaszę i Maravena. Stop. Z zabójcy magów mam okazyjny atak. Nie przy przyspieszonym zaklęciu. Muszę akcję wykorzystać na rzucenie zaklęcia. Bo natychmiastowe jest to tak. Nie masz czasu na reakcję. I ten czar jest jako atak? To jest jako akcja ataku? Nie, może być jakiś cel? To z wartownika też nie wchodzi atak w razie? Wchodzi, od razu wchodzi. Kiedy przeciwnik w promieniu 1,5 metra od ciebie wykonuje atak w inny cel niż ty. Tak, ale w ramach akcji natychmiastowej, a nie w ramach akcji ataku. Ale jakiejkolwiek tam jest. W jakiejkolwiek serii. I nie mający atutu wartownik. To możesz wykorzystać reakcję, by wykonać atak. Na której stronie? 170. Tam masz wartownika i jeszcze zabójcę magów masz obok. Jak na tej samej zabójcę magów to nie zadziałało. Dawaj sobie luknij. Jak mnie wtedy tym mnichem skosiłeś, to też tak to działało. Nawet jeżeli wykonuję akcję odstąpienia, prowokują. Kiedy przeciwnik pewnie 1,5 metra od ciebie wykonuje inny atak na cel niż ty, nie mając atutu, wartownik może wykorzystać je. Okej, ale i nie mający atutu wartownik, więc to i tak się tyczy. On ma. Mhm. Rzućcie mi we dwóch rzut obronny na kondycję. Jest to na kondycję? Mhm. 15. Znaczy no rzut obronny na kondycję. Tobie to i tak są nie za dobra, że mnie udomnia. Kurwa, mam tą biegłość. Nie mam. O nie. Czekaj, muszę coś sprawdzić. 13? Mhm.
Dobrze, mam wskrzeszenie. Też mam wskrzeszenie. Ale po pewnie się nie da wskrzeszyć. Ale trzeba najpierw będzie wskrzeszyć, czy nie, a potem... No więcej tylko z tej liczby, kurwa. Gdzie ty jesteś? No dobrze. Tutaj jest, okej, okay, tu zakręciłem. Chcesz? Pięćdziesiąt osiem punktów obrażeń od ognia. Promień wystrzeliwuje i ogarnia was po prostu z snopem płomieni. Pięćdziesiąt ile? 58. 50 nic. To tu? Dobra, a czego w sumie Marawę rzucał i ja? To jest tak dziwnie. Bo to w linii tak, prostej, w linii prostej, tak? Prostej, no. I tyle. Pesa. Spokojnie, Marawen, uleczę cię. Okej, dobra. Dobra. Ile tam do niego kratek? To lecę? 3, 6, 9, 12 metrów. To dolecę. Wcisnę w jego stronę. Przygotowując czar zaraza i go tam. Jako, że mnie nie... To jest dotykowy? Dotykowy, jako że mnie nie widzi. Nie masz się jak wcisnąć. Mam. Jako że wywołek ognia mogę przeleczyć z szerokości 2,5 cm. Czy mogę przeleczyć między nimi? Nawet mi między nogami. Gdzie chcę. Nawet gdzie indziej. Dajmy szatankę. W takim razie. Ojej. I rzucaj sobie teraz na rzut obronny. A czekaj, najpierw muszę na... Czekaj. To jest... Bagdora robi. Wykonuj atak wręcz czarem. Wykonuję atak wręcz czarem. Muszę sobie zobaczyć. Plus 8 do trafienia. Nie? W powietrze, sorry. Plus 6 do trafienia. 4 plus 6, 10 plus ze zręczności 3, 13 i z biegłości 40. I plus 1. I plus 1, bo 17, 18. Jako, że mnie nie widzi, jest nieprzygotowany na atak. Tak, no póki jest niewidzialność, tak. To trafiam? Przy ilu tam było? Przy ilu? 17, 18, 19. Mhm. Dobra. To teraz, jak już jest zarażony... Znaczy ten, dobra. Cel zostaje zatruty, dobra. Na koniec i zarzucam na niego ogień umysłu. Choroba rozpala na niego. Umysł chorego powoduje zatrudnienie w testach i inteligencji i rzutach obronnych opartych na niej. W czasie walki cel zachowuje się tak, jakby był pod wpływem zamętu. Cały plan pizdu. Nie, w sumie nie o to chodzi. Legendarna odporność. Kurwa. Nie wierzę, niemożliwe. To... Nie wiem. To natychmiastowa śmierć, tak? Ja sobie to szykowałem gdzieś tam na dużo później. Coś jeszcze?
No, wykonałem no. Wykonałem atak, czy czar i widziałem, co mam tylko akcję dodatkową, ale to już chyba tyle. Dobra. Marawę. W sumie nie. W sumie nie. Jako że wiem, jak mogę zajmować inne obszary, to wchodzę w niego, żeby go od środka go płonę. Chyba tak możesz jest... przejść przez obszary nie, czekaj, zajęte. Nie, to ta, która... Tylko tak od duchem nie jesteś. Istota, która ma tych... Nie, dobra. Czekaj, i przywrak może wejść w miejsce zajęte przez wroga, istotę i tam pozostać. Kiedy wejdzie w przestrzeń innej istoty, po raz pierwszy w turze otrzymuje ten 1,10 od ognia. To i tak nie zadziała. To nie, nie wchodzę w niego, bo to w sumie będę go bić, to w sumie jadę tam. Wstając, nasze szczęście. No, nie ma. Idę do niego. 6. 7, 5, 9, 12, tak? Mhm. Walę go w merdę. Aż kurwa. Rzut obronny. Już byśmy wygrali. Już by było po nim. Tak, charyzmę. Musisz wyciągać jakby... legendarny. Wykonać rzut obronny przeciwko strachowi równy poziomu noszącego 13. Siła. I przez 7 dni byłby zarażony. Nie udaje się. Okej. Wolę go w mrdę. Ach, nie walę. Nie walę go. Nie rozczytrzę się, chcę przez 7 zarażony. Jak to rzuca sobie? 16. No, ten odporny. 16 nie. Masz przewagę w rzucie, ale tak. 22. Drugi atak? Okej. No nie, nie. Tankowanie tu jakieś, coś? Dlatego mam przewagę w rzucie. Też nie trafią. A no tak. To przyzwyczajenie z wersji 3. Już systemy zaczynają wszystko pieprzyć i zapominam co gdzie. 10. To coś jeszcze mogę zrobić? Nie. Dobra robota mała. Przyszedłem, postałem, powoli. Pomachałeś, siano kosy poszły i poszedł. Ale jak on może rzucić regardę odporności, jak on nie widzi tego ataku i w ogóle nie wie, że jest atakowany? Nie wiem. Bo to nie widzieć. Jest przeciwko atakowi, tylko po prostu dobra. Przeciwko efektowi, który już jest. Ile ma taki? Bo jeszcze mogę kilka razy to spróbować zrobić. Ja wiem. Dobra. Generalnie zasada jest taka, że stworzenia, które mają legendarną, jakby są legendarne z jakiegoś powodu, tak jak smoki czy cokolwiek innego, ma 3 punkty w turze te legendarne. I kwestia jest, na co to przeznaczą, nie? W ten sposób. Bo różne legendarne umiejętności kosztują różną ilość punktów po prostu. Akasza. Hama w łeb jak młotem się zamachuje. Ty, a oni nie mają swoich tur? W ogóle nie atakują. Puśćcie lalala. Kryt. Okej. Dobrze się zaczyna. To jest ten przywołany ten młot, tak? Nie, to a, okay. Ten burzowy, co tam dobra, kiedyś wydałeś, no. Bo ja sobie go spaktowałem no. I mamy za tak, w sumie za 10, czekaj, a bo fizyczny to jeszcze plus 10, czyli za, okay, bo się popieprzę zaraz w tych obliczeniach. Podać ci wszystko, czy oddzielnie biorą, oddzielnie ten, tak? Oddzielnie. Dobra. Co
za dużo odporności. Dawid? Dobra, a jeszcze jak ma dwa ataki, to może rzucić dwa razy czary? Czy dwa razy musi jebnąć? Znaczy nie, no zaklęcie może rzucić tylko dwa razy, tak jak jest zaklinaczem, nie? Że tam ma ten natychmiastowe zaklęcie, no nie? Tak jak w tym przypadku. I wtedy w ramach akcji natychmiastowej rzuca zaklęcie i w ramach akcji ataku może sobie rzucić zaklęcie, nie? To tylko chyba to jest jedyna możliwość, nie? No. Nie, bo więc... chodzi mi tylko, czy jak ma dwa ataki, to dwa razy musi jebnąć, czy po prostu... Dwa razy musi jebnąć, natomiast nie dwa razy rzucić zaklęcie, bo rzucenie zaklęcia zajmuje turę, nie? No, dokładnie. Dobry, natomiast, dobry. Znaczy akcję, a właśnie zaklinacz ma to, że tam jak poświęca te swoje punkty, no nie? No to wtedy może przyspieszyć zaklęcie. Więc tak, 12 od pierunów i 40 fizycznych. A żeś mu jabła. Nie, przepraszam, 30 fizycznych. 30 nie 40, przepraszam. Nie przepraszam. I w ramach akcji dodatkowej. Racji, iż mam spragnione ostrze. Biję drugi raz. Spragnione ostrze. I tu mam plus 25 na trafienie. Czy jak atakujesz przy niewidzialności, to nie powinien rzucić, że się już cię widać? Co? Czy to trwa, czy to jest koncentracja, niewidzialność? Legendarna niewidzialność. To jest legendarna niewidzialność. 25 na trafienie. Niewidzialność jest... Ci mówię... Jakie to jest niewidzialność? Niewidzialność. Nie widzi, bo... Za 20 i plus 3 od pierunku. No, w tym razie kończy się, gdy cel tylko na atak rzuci czar. To się skończyło. Okej. Okay. I tyle z mojej strony. Dobra. Ajwar. Atakuje. Gdzie ją z utrudnieniem. A, zresztą. Ale to czekaj, jak masz utrudnienie, ułatwienie. Wszyscy stojący tam blisko dostają 18 punktów obrażenia do mnie. Dlaczego? Po co? Za to, że jesteś tam blisko. Ale nie, nie zgadzam się. To do domu. No i co? 25 na trafienie. Cztery cięte i 8 świętych i 10 od dźwięku. Drugi atak też z utrudnieniem. Dwadzieścia cztery. Dobra. I trzeci atak też z utrudnieniem. 23. Też. Dobrze. Rozeki. Skoro te nie reagują na moje ataki, dobywam jeszcze gwiazdę zaradną. Atak najpierw sztyletem. Siedem. Za 13. Gwiazda zaranna. 28. I jeszcze
ataki, czyli 6, 12 w cień. Tyle. Natychmiastowe zaklęcie kula ognia. Pod siebie. Pod nogi. Rzućcie mi rzut obronny na zręczność. Chyba, że ktoś tam... Legendarna odporność. Tak, dokładnie. Legendarna odporność. Ale czekaj, on ma wartość czy nie ma wartość? Ma. Ma najwyraźniej, jak patrzysz po jego, po ruchach tej postaci. Kurwa, czemu się nie kręcisz? Jest tłustą kostką jak ty. Ja mam 4. Czekam. Kurwa. Macie ten podręcznik? Tu jest. Ja to zaraz naprawię, tak? Ja to zaraz, kurwa, zdrowy, kurwa, daj dobrze. No i co? Bo w zasadzie tylko wasze no. Rzuty się liczą. Tylko nasze? No bo oni mają niewrażliwość na ogień. To mam było 7. Siedem. Plus ty też jeszcze dostajesz ode mnie dodatkowe 5. A ty nie leczysz się od obrażeń od tych naszych? Nie było to? O, to akrotyczne. Nie, ja leczę się, ale jak ja to widzę, załóżmy, i kto dostał w pierdol? Na razie aby dostanie teraz Ewa, tak? Nie. Jeżeli a zaraz, to, ale muszę dostać. A jak my cały czas dostajemy od dźwięku? Właśnie. Ale to jest chyba było tak, że... Nie, że rzadko dostajecie. Że to wróg nie, musi tak. Być. Właśnie, że wróg to na musi być. Na razie ze 170 został mi 90. Bo jakoś to rozkminialiśmy, było coś takiego. Tak, tak, że to musi być wróg po prostu. Bo tak to mógł 60 równo punktów obrażeń od ognia. Jeżeli to więc coś zmienia, ty masz to, połowę. To miałem kryta. Czyli to i tak jest połowa, połowa. Tak? Dobra. Czyli 30, tak? Gdzie jest to na minusie? To mam. Już? I masz redukcję jeszcze, Iwo. Kurwa. Panie. Jestem tylko 40. Napytałem, czy cię uleczyć. Czy ty mnie możesz uleczyć? Przecież cokolwiek mam. Zawsze mogłem cię podpalić. No właśnie. Przecież mówię, że wszystko co przerobię to plaga, nie plaga, to... Szkoda właśnie. To plaga, nie plaga. Ty, no co, ja mam wszelakie obrażenia przekształcone w eter. Co to za uwaga, pizzuszka, dawać gelt.